Zginął Robert z kładem. Pojechał i nie wrócił. Gdzie on jest? A gdzie on pojechał? No tam dalej, tam o. Co ty? No? Może do Torunia. Albo... A tu go nie znajdziemy. Zaszył się. Zna teren dobrze. Chodzi, dobra, to na twoje... Jedzie. Spodobało mi. Ja na trójkołowca teraz wsiadam. Nogami przypadaj, o. O nie. O, dałeś radę. No jedź, no widzisz. O nie. Rękoma, rękoma. Nie jest tak łatwo, co? Nie jest łatwo jechać na sprzęcie Roberta. Do tyłu? No to do tyłu i do przodu jedziesz. Nie da rady. Strójkołki nakłada. No. Patrz! Strójkołowca nakłada. Kieruj mnie. No widzisz, to nie jest takie proste. Nie rób kupy, bo popsuje się jeszcze idzie. Ja żyję stary już chyba, może potrącić. Nie da się. Nie dał się. Nie da się? Nie da się. Da się, wszystko się da. Teraz ci się zakopało koło przednie. O, a tam samochód pojechał. Co, Kuba, walczysz? Próbujesz? Jadę! Jedziesz? Jadę! No ale koła ci tylne stoją. A może hamulec Robert włączył? No, teraz robiłeś. Nie rób. Na pól! Bat, no ten Robertowi zgrąził. Monetkę na furze i odkręcił. Oj, będziesz bulił teraz. Odkręciłeś monetkę na pól. Hamulec był! No, to próbuj dalej. Póki masz okazję, póki Robert ci się nakładzie. Nie. Ale jak sobie nogi swobodnie trzyma, nie? Teraz tu wpadł, kurde. Pełno roboty. Mały. Jak Kuba na grandzi, to już się naprawić tego nie da, nie? No, tak, no wszystko co nagrandzisz. MRF-a 3 miesiące stała, a teraz kład stał ile? Miesiąc? Ale to nie przeze mnie. A kto klocki zjechał i kto łańcuch załatwił? Łańcuch ja załatwiłem. Aha. O! To dobrze, że się przyznajesz. No widzisz. Ręczny był zaciągnięty. Ręczny był zaciągnięty. No, no to jedziesz, dajesz. Nie, nie, nie. No jedź. Za bardzo skręcasz. Kuba, ja już nie będę ci zakładał łańcucha. No, żeś znowu manetę na fula dał i wsteczny, a hamulec. Ja na tyłu, jak to oj, Robert będzie płakał. Zeskakuj. Dobra, dobra, już nie, bo zgrandzisz. Zgrandzisz, coś będzie. Nie. Ale heco. Dwa razy łańcuch. Co będzie? Dwa razy łańcuch. Przyjechali i nagrandzili. Jak to włączyć? Co jak włączyć? Moira, to może byś tutaj Robertowi jeszcze tablicę załatwił. ATV. Na trójkółkę na razie, a potem jak sobie kupi, nakłada. Nie, nie jeździ Kuba, nie. Zaciągnij rękę. Robert pojeździł, chyba dosyć, nie? To haltuj, Robert. A to jeszcze niech tam pojedzie i wróci. A nie, już... Jeszcze jedno kółko. Jeszcze jedno. O, za późno przyjechaliśmy. Mówiłem, żeby znowu kapcie nie było. To ja sobie jeszcze bąkola walnę. Bo ja nim jeszcze bąkola to chyba nigdy nie robiłem.
Nie. Nie. 180? Nie. Nie, ja jeszcze nim nie jechałem. Jechałeś kiedyś tu, bo? Nie. Tu jest kierownik, majster. Majster szef. Ale nie krzycz, bo zobacz, jak to echo idzie. Jak wrażenia. To bądźcie! O, Kuba ci już dwa razy łańcuch rozgrandził. A był ręczny. Był ręczny. Od tych nie, od ogół, nie? Tak jest dobrze? Letuj tu panowany. Albo biegł. Jak dziadek się golnie. To ja bym nie wyciągnął z tyłu? Popsułeś tego kłada! Popsułem go! Popsułeś kłada! O Jezu! No nie umie. No jak nie? No nie. Oh, yes. Tu będzie zaraz gleba. Mam ja to. To wszystko przewidzę. Masz to? Mamy to. Babci powiedziałem, że ten, że na piątą rano do fryzjera, na piątą rano do fryzjera. Ale jednak nie. Widziałeś? I można kłada wywalić? Można. Jak kamera mnie nagrywa, to jest zawsze gleba. Ale jaja. Mówiłem, że będzie gleba. No. Ja wszystko przewiduję. Wszystko. A skąd wiedziałeś, że będzie gleba? No bo no już te bączki jak kręciłeś. To mówię, o nie, bączki nie. Były dobre, tylko myślałem, że wiesz, na bok mi pójdzie, ale... Na bok tobie poszedł. No. Dobra, dobra, Kuba. Tam zaraz targa. No. Ale pierwsza gleba musiała być. Ale mi się to podobało. Ale widzisz, fajne jest, bo na kładzie, no to wyjdziesz z tego, nie? Bo się przewrócisz i odskoczysz, nie? A z motocyklem to jest... Lecisz z motocyklem. Trzymaj. Na kładzie odskoczysz. No ja odskoczyłem, widziałeś, nie? No odskoczyłeś, ale jakbyś naprzód leciał, no to jak? No ale naprzód nie, no bokiem się leci. No bokiem się nie musi lecieć. Jeszcze tam może iść do przodu, czy nie? No to torby tak mogą zostać, nie? O nie, nie. O nie. Wiesz dlaczego taki... Dlatego wścieku dostałem, bo nie jeździłem dzisiaj, no. I musiałem. Jak nie jeździłeś? No, bo dziadek jeździł, no czym jeździłem? No betą. No ale koło ciebie, no przecież nie pojechałem na tor ani nic. Tylko pyrkaliśmy wokół budynku. Jakiego budynku? No. Ale ty jeździłeś, nie? Nie. Tu pojeździłem dopiero. Dobra, Robert, czym się? Piona, nara. 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 Lecimy. Gadałeś o naklejce? Piona, tak się daje pionę, a nie. A gleba ci się moja podobała? No. Dobra, to lecimy.
Kolejna do kolekcji. To ten film to już chyba z pół godziny by był z glebami moimi wszystkimi. Moje gleby to są najlepsze. No, po twoich zaraz. Nie! A ja wszystko filmuję. Okej. Okay. To nara. Trzymaj się. Cześć. Trzymaj się, Robert. Ale się dziadek wyglebił. No bo ty jak to dotkniesz, że masz taką frajdę. No. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.